Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Wojciech Król, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Prosto, pan poseł, prosto z tajnego posiedzenia Sejmu, ależ wy tam macie akcję jak w filmie szpiegowskim jakimś. No, pierwszy raz uczestniczyłem w tajnym posiedzeniu Sejmu i rzeczywiście... Telefony trzeba było złożyć. Trzeba było złożyć telefony, trzeba było poddać się bardzo wnikliwej kontroli pirotechnicznej, tak żeby... Podsłuchy sprawdzano albo coś? Sprawdzano oczywiście salę wcześniej, były montowane specjalne urządzenia, jak zakładam, do zagłuszania. A to podobno remont trwa w tej sali, to też sprawdzono? Ale rzeczywiście widać było, że remont trwa i... Czy to wiadomo, z którego kraju ta firma chociaż tam remontowała? Nie wiem, no często wśród pracowników budowlanych są rosyjskojęzyczni, więc być może i tacy też się tam znaleźli. No. Panie pośle, tajne posiedzenie Sejmu to właściwie po co? Bo i tak wszystko po kilkunastu minutach wycieka do mediów. Panie redaktorze, może gdyby te informacje były poważne, to i też posłowie bardziej poważnie by podeszli do tajności tych obrad. Natomiast ja poniekąd nie dziwię się. To nie jest poważna sytuacja? Ja poniekąd nie dziwię się, że te obrady były tajne z tego względu, że lepiej być może, żeby obywatele no nie wiedzieli, z jaką amatorszczyzną mamy do czynienia, bo to była kpina, kompromitacja i mogę powiedzieć, bo no, jestem zobowiązany do zachowania poufności też treści, które były nam prezentowane, ale sala wielokrotnie wybuchała śmiechem podczas bardzo poważnych, tajnych obrad. No, może robicie sobie jaja mało z poważnych tego, rzeczy. Mało tego, ale to nie jest będziemy poważne. Będziemy wnioskować o odtajnienie tych obrad i zakładam, że kiedyś nastąpi ten moment. Tam nie ma nic szczególnego, czego obywateli mogliby nie usłyszeć. Panie Boże, czy poważne nie było nie ale, były takie ale dobrze, słowa? Dobrze, żeby się z tymi słowami czy poważne zapoznali? Nie były takie słowa, które oczywiście błyskawicznie przeniknęły do mediów, jak te Jarosława Kaczyńskiego, który straszył rosyjską inwazją właśnie z mównicy sejmowej. Panie redaktorze, jak pan zapewne wie, nie mogę potwierdzić, że takie słowa padły, natomiast ja z dużym dystansem podchodzę do wypowiedzi, które wygłasza pan prezes Kaczyński, pan Macierewicz i jemu podobni. To są teorie spiskowe. Hakerski atak na skrzynki mailowe członków rządu, no nie był to akt przyjaźni, bez wątpienia. Znaczy, na tym polega powaga sytuacji. Na pewno to, co się wydarzyło, co było prezentowane, nie jest przejawem przyjaźni, ale też jest dowodem na totalną amatorszczyznę ze strony władz państwa. To dlaczego najważniejsi politycy w państwie właśnie używają darmowych, prywatnych skrzynek do wymiany państwowej, poważnej korespondencji? To jest bardzo dobre pytanie. No, gdyby to się stało w prywatnej korporacji, to taka osoba byłaby po prostu zwolniona. Pan poseł Wojciech Król, mogę sprawy powiedzieć, poselskie załatwia tylko skrzynką poselską, oficjalną, dobrze chronioną. Nie wyłącznie skrytką sejmową, ale, czy skrzynką sejmową, skrytką. Skrytka też jest sejmowa, dlatego powiedziałem skrytkę. Skrzynką sejmową, ale te, które są nieco, mają inny priorytet, wysyłam oczywiście z domeny sejm.pl. Wojciech Król, poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej jest z nami. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Wojciech Król, poseł Koalicji Obywatelskiej jest z nami. Po raz drugi witamy pana, witamy Dzień państwa. Dzień dobry, witam serdecznie. Tajne posiedzenie Sejmu. Oczywiście najważniejsze słowa, które padły na sali sejmowej wczoraj podczas tajnego posiedzenia Sejmu od razu pojawiły się w mediach. Jarosław Kaczyński stwierdził na przykład, że w Sejmie jest wiele osób nieprzyjaznych państwu polskiemu. Może to o pana chodziło nawet. Ale jest na sali też Zbigniew Ziobro, który wszystko notuje. Co to znaczyło według pana? Jak pan wie, nie będę mógł potwierdzić, jakie słowa padły. Natomiast Z ust prezesa Kaczyńskiego już słyszałem o zdrajcach, o hołocie, o wrogach ojczyzny, więc kompletnie mnie takie słowa, jeżeli one padły, nie zaskoczyły. Powiem się dobrze, to teraz już poważne rzeczy, o których wszyscy dyskutują, również wasi parlamentarzyści, tak a propos nie komentowania tajnego posiedzenia Sejmu. Mówiąc o Rosji, o tej
inwazji, którą być może Rosja planuje, kto wie, jak jest w rzeczywistości. Kaczyński ujawnił, że niedługo do Sejmu mają trafić projekty ustaw, które w lepszy sposób przygotują, czy dadzą nowe narzędzia, lepsze narzędzia do czuwania nad bezpieczeństwem cyfrowym. Coś więcej na ten temat przede wszystkim? Panie redaktorze, no dzisiaj ministrem cyfryzacji jest niejaki Mateusz Morawiecki, bo pełni funkcję ministra cyfryzacji, nie był w stanie powołać nikogo o wysokich kwalifikacjach. Pełnomocnikiem rządu do spraw cyberbezpieczeństwa jest minister Cieszyński, który jeszcze niedawno zasłynął tym, że był wiceministrem zdrowia i odpowiadał za zakup respiratorów i maseczek. Tych, które są przedmiotem zainteresowania prokuratury i w przyszłości z pewnością będzie to być może jeden z tematów nawet komisji śledczej. No jeżeli ktoś taki trafia na stanowisko pełnomocnika do spraw cyberbezpieczeństwa, a ma nierozliczone sprawy związane z zakupem respiratorów czy maseczek, jakichś kontaktów raz z handlarzem bronią, raz z jakimś innym w kręgu zainteresowań służb, to jestem zaniepokojony, że akurat taka osoba, mogę powiedzieć, że wczoraj pan minister Cieszyński wypowiadał się podczas tego tajnego posiedzenia Sejmu, co wielokrotnie wywoływało śmiech. Ja również śmiałem się z tych wypowiedzi, które generował pan minister Cieszyński, bo to było mniej więcej na poziomie taniego szkolenia BHP. Zapoznaliśmy się między innymi z ust pełnomocnika z rządu do spraw cyberbezpieczeństwa z definicją dezinformacji z Google'a. Jaką definicję pan zdradził chociaż? Taka, jaką można sobie wyczytać, wyczytać w internecie, natomiast z sali padły takie komentarze, że dezinformacją biegle zajmuje się telewizja publiczna i być może ale to jest dobry Platformy przykład. Platformy Obywatelskiej po tych obradach Sejmu, komentując słowa Kaczyńskiego o nowych narzędziach, zaczęli mówić coś wczoraj o szykowanym zamachu na wolność słowa. To na jakiej podstawie i co konkretnie macie na myśli? Panie redaktorze, nie wiem, co koledzy mieli na myśli. Ja nie znam projektów ustaw, które miałyby być przedstawione Wysokiej Izbie. Być może kolegium klubu Koalicji Obywatelskiej ma w tym zakresie nieco większą wiedzę, która nie została jeszcze przedstawiona posłom. Natomiast jakby nie zaskoczyłoby mnie to, że Prawo i Sprawiedliwość, chcąc wprowadzić jakieś mechanizmy bezpieczeństwa, będzie chciał kolejny raz ograniczyć wolność, bo do tej pory każdorazowo, kiedy mieliśmy do czynienia z ustawami o bezpieczeństwie, o porządku publicznym, o sądach, prokuraturze, to zawsze kawałek państwa PiS po prostu zawłaszczał. Tak swoją drogą, to co wynika z tej korespondencji, która wam śmiga po tych rosyjskich serwerach, zakładając, że ona jest autentyczna, to pana jako państwowca nie uspokaja trochę to, że tam wynika również z wielu zapisów, że wbrew temu, co opowiadacie, tam siedzą racjonalni ludzie również w rządzie. Na przykład minister Dworczyk, zupełnie merytorycznie, metodycznie jakby odwiódł kogoś w rządzie, kto od miał wojska, być może tak? taki pomysł, od prowadzenia wojska na ulicę w czasie protestów antyaborcyjnych. Panie redaktorze, no trudno sobie wyobrazić jeszcze wojsko na ulicach, gdy protestowały kobiety. Zdrowy rozsądek, być może jakieś wyczucie PR-owe i przewidywanie kryzysu poważnego w takiej sytuacji. No oczywiście no, tutaj się odnoszę do tego, ponieważ te maile są prezentowane w sieci, ale też padły takie słowa i myślę, że to mogę powiedzieć, że podważano ich autentyczność. W związku z tym też myślę, że powinniśmy unikać na chwilę obecną komentarzy, że dokładnie tak jest, jak możemy przeczytać. Swoją drogą też premier Morawiecki na przykład nie dowierza jednemu z telewizyjnych propagandzistów, prosi o inne źródło informacji. Chyba no, to może dowodzi, że co innego cynizm i doraźna mułska, w której sami uczestniczycie, a później, kiedy no, trzeba podejmować realne zarządzanie, no to jednak pewien rozsądek i racjonalizm jest nieunikniony. No, czy trudno, występuje. Panie redaktorze, mówić o rozsądku i racjonalizmie, jeśli te treści byłyby prawdziwe? Z jednego prostego faktu. No, nie mogą ministrowie na takim szczeblu wymieniać się korespondencją
przez bezpłatne domeny internetowe. Zresztą mogę powiedzieć coś takiego jeszcze, że ktoś, chyba pan premier Morawiecki podniósł, że winny ujawnienia informacji jest jeden z portali, tak, internetowych, właściciel domeny, jednej z domen. Padły takie słowa. Ja może nie będę tutaj cytował tych słów, bo ta korporacja mogłaby po raz kolejny poczuć się dotknięta, bo wydała oświadczenie, komentując te słowa. Jak wyglądały zabezpieczenia? Jaka to skrzynka, jakiego portalu? No tak, to wszyscy chyba wiemy. Proszę Państwa, Panie Pośle, proszę Państwa, no jest taka jedna zasadnicza różnica, tylko jak popatrzymy na całokształt tego wszystkiego, zwłaszcza w kontekście na przykład ostatniego głosowania nad Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Sejmie, no to Kaczyński robi politykę. Jak to robi, to już jest inna dyskusja, no a wy o niej głównie gawędzicie. Patrząc na propozycje, zły rząd, o którym mówicie, propozycje, 13% w sondażu ostatnim, no to wie pan, to po was to już ostry cień mgły został. Patrząc na propozycje Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą kandydatury pani Lidii Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich, myślę, że no miała to być jakaś pułapka na opozycję. No i wpadliście. Ale też w tą pułapkę wpada dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, któremu niekoniecznie będzie zależało na tym, żeby pani senator Lidia Staroń została Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Rozumiem, panie pośle, wynika to z tego, że tak, po jej wyborze zwalnia mandat, a po tym, co się wydarzyło w Rzeszowie, Jarosław Kaczyński musi brać pod uwagę, że o jeden mandat więcej przypadnie koalicji. Panie pośle, ale na razie mamy taką sytuację, mamy sytuację po głosowaniu na RPO w Sejmie, Gowin się buntuje, przechodzi do opozycji, głosuje przeciwko kandydatce Zjednoczonej Prawicy, no opozycja i tak przegrywa, to nie wiem, może to jest z Konfederacją trzeba było uzgodnić, czego nie wzięliście pod uwagę. Konfederacja jest trudnym partnerem do rozmów, tam zresztą trudno o jakąkolwiek spójną myśl. Zwróćmy uwagę jeszcze na koło ratunkowe rzucone przez Kukiza. No tak, ale może symboliczne, rzucają wszyscy z Zjednoczonej Prawicy. Rzeczywiście, no, mamy do czynienia z osobami, które politykę rozumieją tylko przez jakieś chwilowe interesy, bo tak zakładam, że między innymi pan Paweł Kukiz, no, kieruje się jakimiś swoimi interesami. A wasz poseł Eichler dopiero co wszedł do Sejmu i okazuje, z waszej listy, tak okazuje jest. Się, że zamierza wspierać Prawo i Sprawiedliwość, no to wasi ludzie, nad którymi znaczy, nie powiedział, że będzie pan będzie wspierał Prawo i Sprawiedliwość. No nie przystąpił do klubu Koalicji Obywatelskiej. Wspomniał w kontekście głosowania, natomiast no ja poprzednią kadencję spędziłem obok posła Zbigniewa, przesympatyczny człowiek, natomiast myślę, że duży indywidualista, no w Sejmie takie osoby też się zdarzają. Gowin na listach Platformy Obywatelskiej, czy Koalicji Obywatelskiej, jak te legendarne wybory nastąpią, tak się rozmarzył poseł Siemoniak kilka dni temu. No i co pan o tym sądzi na przykład? Chyba co, trudno mi sobie dzisiaj taki scenariusz wyobrazić, ale odsunięcie PiS od władzy z pewnością no, będzie miało, być może powinno mieć swoją cenę. Panie, przypominam, 13% dla Koalicji Obywatelskiej w sondażu, dzisiaj to jest sondaża, 40 mandatów. Co wy panie, możecie takiemu Gowinowi zaproponować? Panie redaktorze, dzisiaj sondaż mówi o takim poparciu, za chwilkę może być zupełnie inna sytuacja. 31. Już pamiętam takie spadki w sondażach, jakoś specjalnie się nie ekscytuję. To dzisiaj jest mecz towarzyski, no. Będą wybory, będziemy to pan tak będziemy, mówi, jak będziemy mogli Polski, po ocenić siłę Koalicji Obywatelskiej. Jak po meczach sparingowych po prostu zęby balały kibiców, a pojedziemy na Euro, to na pewno w pierwszym meczu po prostu wystrzelimy jak rakieta w powietrze. No i potem się kończy tak, jak no, rozum nakazywał przypuszczać, czyli... Wystrzelili jak rakieta. 1-2, tak. No ale nie w tą stronę, wie pan, no to... Potem kibicowi zostaje to, co Krychowiakowi, wie pan, czerwona kartka, tylko... Wie pan na czym. Senat RPO. Co tam się wydarzy, pańskim zdaniem?
Trudno powiedzieć jednoznacznie, czy Lidia Staroń zostanie wybrana przez Senat Rzecznikiem Praw Obywatelskich. To niesamowita sytuacja, bo to pan sugerował, że to PiS-owi może nie zależeć na wyborze Lidii Staroń. Tak, ale dzisiaj tego nikt chyba nie jest w stanie jednoznacznie postawić na wynik. A czy wybór dlatego, Lidii Staroń jest w interesie opozycji w tej sytuacji? Lidia Staroń ma szansę na to, żeby zostać Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Nie podoba mi się ten fakt. No, nie wykazuje się jakąś wiedzą prawniczą, nie jest prawnikiem. No, jeżeli poseł, który przedstawił jej kandydaturę, uzasadnia, że ma duże doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, no to wie pan, no to nie jest jakiś argument, który mnie przekonuje do tego, żeby Lidia Staroń była Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Niewątpliwie politycznie no, sytuacja jest bardzo interesująca, bo po pierwsze no, Lidia Staroń prawdopodobnie zagłosuje na siebie, bo tak zależy jej na tym wyborze. Ma do tego prawo, chociaż no, nie wiem, czy powinna z niego korzystać, ale mówi o tym, że prawdopodobnie na siebie zagłosuje. Może liczyć, zakładam, na wsparcie koła, które prowadzi niezależnych senatorów, czyli jeszcze dwóch, z którymi ten nasz pakt senacki współpracuje. W związku z tym może tak być, że o wyborze bądź niewyborze zdecyduje A, albo Lidia Staroń, która na przykład wstrzymałaby się od głosu, albo senatorowie, którzy są związani z Jarosławem Gowinem, bo albo też o tym się mówi. Równie dobrze. Natomiast nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ale to sam wybór RPO, decyzję senatu. Wybór macie taki, wasi senatorowie wybór mają taki, że albo Lidia Staroń, albo właściwie kto, kiedy upłynie ostatecznie ta ucięta kategorycznie kadencja Adama Bodnara przez Trybunał Konstytucyjny, jakiś komisarz pełniący obowiązki, kto tam właściwie? Konstytucja ani ustawa na dzień dzisiejszy nie przewiduje jakiegoś innego trybu. Zresztą odsunięcie pana profesora Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, od swojego stanowiska, zajmowanego stanowiska, było celowe, wie pan. No, rozumiem. No, jeżeli konstytucja mówi o tym, że rzecznik wybierany jest na okres pięcioletniej kadencji, ale jest zapis o tym, że precyzuje ustawa kwestie no jakby szczegółowe i w tej ustawie jest zapis, że pełni swoją funkcję do czasu wyboru następcy, co jest logiczne w tym przypadku, no to dziwię się, że taki wyrok zapadł, no ale to jest trybunał prowadzony przez PiS. Więc popatrzmy na dalszy scenariusz. Mam wrażenie, że w interesie opozycji również jest, żeby Lidia Staroń została wybrana na tego RPO, bo są wybory przedterminowe w Olsztynie. Tam no, może będzie tak jak w Rzeszowie, zakładając pozytywny scenariusz. No i macie plus jeden w Senacie, czy opozycja ma plus jeden w Senacie, a nazwiska, które tam krążą, które mogłyby, nie wiem, które się przymierza do startu w tych wyborach, to są, wie pan, no nietuzinkowe. Donald Tusk, Szymon Hołownia, Roman Giertych. Mhm. Niewątpliwie senatorowie Koalicji Obywatelskiej wypowiadają się przeciwko kandydaturze Lidii Staroń. Myślę, że też w dużym skrócie, ale podałem jakiś argument, jestem czynnym politykiem, więc to też ją w jakiś sposób dyskwalifikuje z funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. Natomiast dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć ostateczną decyzję Senatu. Jak zapadnie, tak będziemy podejmować, tak Koalicja Obywatelska będzie podejmować dalsze decyzje. Kogo pan chciał widzieć jako potencjalnego następcę w Senacie najbardziej? Taki przede wszystkim wymarzony senator Wojciecha Króla z Olsztyna. Przede wszystkim mieszkańcy Olsztyna, okręgu wyborczego, powinni wymarzyć sobie i wybrać kandydata, a nie poseł Wojciech Król z okręgu katowickiego. Wie pan, to poseł Braun na pewno będzie startował. Platforma też pewnie kogoś wystawi z nazwiskiem. Może Szymon Hołownia. To będą bardziej pasjonujące wybory niż te w Rzeszowie. Mogą. Kopalnia w Mysłowicach, panie proszę, jeszcze jedna sprawa. To ona powstanie w końcu, czy nie? Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby kopalnia w Mysłowicach nie powstała. I to zadeklarowałem mieszkańcom, mówiłem to publicznie i myślę, że jestem już też na dobrej drodze do tego, żeby ten projekt w Mysłowicach nie został zrealizowany. Z jednego prostego względu. Dzisiaj nie leży to w interesie nie tylko Mysłowic, ale nie leży to także w interesie regionu. O czym ja mówiłem publicznie, mówiłem prezydentowi, prezydent Wójtowicz się obraził na mnie.
no bo stawał po stronie interesów prywatnego podmiotu, a nie po stronie interesów Mysłowic, mieszkańców, a także nie staje dzisiaj po stronie interesów regionu. Cały region drży o to, czy nie stracimy pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Mówi się o tym, że nie tylko Mysłowice będą pozbawione środków z tego funduszu, ale także przynajmniej pod region katowicki, czyli 6 miast, w tym Piekary Śląskie. Mówił o tym marszałek województwa śląskiego kilka dni temu. Właśnie na ten temat, więc to nie jest ponad 2 miliardów, o kwocie chyba ponad 2 miliardów. To jest 2 miliardy to na całe województwo. Ale mówimy, ja nie mówię o euro, tylko o złotówkach. No dobra. Około 2 miliardów, które tutaj ten podregion katowicki by stracił. Natomiast wczoraj jeszcze próbowałem zaktualizować informacje przez Komisję Europejską i tam dalej toczy się dyskusja i mowa jest również o subregionie. Czyli wtedy mielibyśmy do czynienia z subregionem centralnym, bodaj ponad 30 gmin, więc te straty dla regionu byłyby jeszcze większe. Dziwię się w ogóle takiemu spokojowi pana prezydenta Dariusza Wójtowicza, który w czasie, kiedy prezydenci miast podregionu katowickiego spotykają się co drugi dzień, żeby rozmawiać i zastanowić się, jak wyjść z tego problemu, który niewątpliwie dotyczy także ich miast, bo jest realna strata pieniędzy. Spotykałem się także dzisiaj za 40 minut. To w tym czasie prezydent Mysłowic jest na urlopie w Dziwnówku i wysyła pozdrowienia, że jest piękny zachód słońca, piękna pogoda. No, dziwię się, że odpoczywa w czasie, kiedy powinien powinien lobbować w ministerstwie, rozumiem, żeby wycofać koncesję. Nie ma przedstawiciela Mysłowic. Wielokrotnie na spotkaniach prezydentów wysyłany był naczelnik, co dziwiło pozostałych członków tego gremium. Natomiast obecnie te rozmowy się toczą bez przedstawiciela Mysłowic. Ale to nie Wójtowicz udzielił koncesji na prywatnej firmie. Nie Wójtowicz udzielił koncesji prywatnej firmie, ale prezydent Wójtowicz wszedł w rolę lobbysty na rzecz podmiotu. Zapomniał o roli prezydenta i mówi o tym na podstawie dokumentów, którymi jako poseł się miałem okazję zapoznać. Czy to jest coś niewiarygodnego w tej sytuacji? No prezydenci bardzo często lobbują za, czy pozytywnie wypowiadają się na temat inwestycji, które na terenie ich miasta mogą się po prostu ziścić. Oczywiście, że tak. Nic nadzwyczajnego. Nic nadzwyczajnego, jeśli mówimy o inwestycjach, które w żaden sposób nie mają wpływu na środowisko, nie oddziaływują na poszczególnych mieszkańców, bo mówimy o bardzo takim ryzykownym projekcie. Mówimy o tym, że będzie kopalnia funkcjonować pod domami, które nie są zabezpieczone przed szkodami górniczymi. Jeżeli prezydent podejmuje decyzję, uzgadnia koncesję bez uwag, jeżeli nie informuje mieszkańców o tym, że dostał do uzgodnienia taką koncesję. Mieszkańcy Mysłowic, w tym ja, dowiedzieliśmy się z mediów o tym, że w Mysłowicach przyznano koncesję. Od tego momentu mogliśmy się buntować przeciwko temu. Czy to nie jest jednak dłuższy proces, niż pan chce go widzieć? Kiedy została udzielona koncesja na rozpoznanie tego złoża? Kiedy ten proces cały budowy kopalni się rozpoczął? Budowy kopalni jeszcze się nie rozpoczął. No, budowy kopalni w sensie inwestycji. Czy będzie kopalnia, czy nie, decyduje koncesja, a nie rozpoznanie złoża. Każdy ma prawo do rozpoznania złoża, jeżeli taki wniosek jest złożony. W 2012 roku Mysłowic był wtedy Edward Lasok. Pan był szefem jego kancelarii wówczas? Wówczas w 2012 roku jeszcze. Wtedy rozpoczyna się proces, którego skutki być może będziemy odczuwać, czy mieszkańcy Mysłowic i innych miast będą odczuwać w przyszłości, przeciwko któremu pan dzisiaj protestuje? Tak, i wówczas, kiedy pracowałem w urzędzie, pamiętam, bo ja się tym tematem akurat nie zajmowałem, odpowiadałem za promocję miasta, nie za inwestycje. Natomiast pamiętam, że prezydent ówczesny, Edward Lasok, był przeciwny budowie kopalni, wielokrotnie to podkreślał, zresztą skutecznie odwołał się jeszcze jako prezydent, już wtedy ja nie pracowałem z nim w drugiej kadencji, odwołał się od decyzji środowiskowej.
prezydent Wójtowicz, gdy został prezydentem, wycofał odwołanie swojego poprzednika, robiąc to po to, żeby ta decyzja się uprawomocniła. Dobrze, to jeszcze na koniec. Więc dzisiaj to Dariusz Wójtowicz zdecydował o tym, że ta kopalnia jest, a nie poprzednicy. Dariusz Wójtowicz? No nie, no prezydent ma ograniczone... Minister uzgadnia koncesję z samorządem, minister, główny geolog kraju wypowiedział się na mównicy sejmowej, ma to również w dokumentach, że gdyby samorząd negatywnie zaopiniował koncesję, ona prawdopodobnie nie zostałaby przyznana. To jest, z tego co mi wiadomo, jedynie opinia, którą właściwy resort może wziąć pod uwagę, ale wcale nie musi. Tak, jest to... oczywiście jest to opinia, natomiast proszę pamiętać, że ona nie może być zupełnie uznaniowa. Jeśli prezydent doprowadził do tego, że opinia środowiskowa była pozytywna, jeżeli sam zaopiniował pozytywnie, nie wniósł żadnych uwag, to minister ma związane ręce i nie może podejmować decyzji wbrew tak naprawdę dokumentom, które poświadczają. Dwa zdania jeszcze, panie pośle. W jaki sposób pan zamierza zablokować tę kopalnię, czy w jaki sposób można zablokować tę kopalnię na tym etapie? Prawo zezwala na wycofanie koncesji ze względu na ważny interes publiczny. Prawo geologiczne o tym mówi. Dzisiaj mamy do czynienia z ważnym interesem publicznym, czyli z utratą, realną utratą środków. Czekamy na oficjalny dokument, który wpłynie do rządu. Trwają rozmowy, w których również aktywnie uczestniczę i namawiam prezydenta Mysłowic do tego, żeby wziął się za ten temat, żeby doprowadził do wycofania koncesji, bo ma takie możliwości. Ja chętnie mu podpowiem, Darku, nie obrażaj się, to jest w interesie Śląska. I pan prezydent Wójtowicz nie powinien markować, tylko udawać, że robi coś dzisiaj, żeby się wycofać z tej decyzji, bo jest w tym czasie, wie pan, jest w tym czasie na urlopie, ale co jest istotne, z jednej strony mówi, jestem gotów wycofać się, mieszkańcy się uspokajają, mówią, o, świetnie, prezydent Mysłowicz zmienił zdania, w tym czasie prowadzi jednocześnie konsultacje i pyta, czy są mieszkańcy za, czy przeciw, a może powie za chwilkę, no, proszę, a teraz mieszkańcy wypowiedzieli się pozytywnie. No, dobrze, panie pośle, zostanie zablokowana, załóżmy, koncesja, to już ostatnia kwestia, naprawdę, z uwagi na ważny interes publiczny. Kto zapłaci odszkodowanie tej firmie, która zgodnie z prawem realizuje tę inwestycje etapami? W mojej opinii na dzień dzisiejszy nikt. Oczywiście być może będą podejmowane działania zmierzające do wypłaty odszkodowania. Nie dziwię się przedsiębiorcy, jeśli takie działania podejmie. Będę się dziwił samorządowi, jeśli będzie chciał w tym pomóc. I będę się temu przyglądał, od razu mówię. Wojciech Król. Natomiast jeżeli prawo mówi o tym, że można wycofać koncesję ze względu na ważny interes publiczny, a koncesja została przyznana stosunkowo niedawno. Dobrze, inwestor od tego momentu nie poniósł kosztów związanych z budową kopalni. W związku z tym będzie oceniał to minister Sejm, i z pewnością sąd. Z całą pewnością. Wojciech Król, poseł Koalicji Obywatelskiej, był dziś z nami o poranku. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.